Siemanko, z tej strony Ćwierćwiero, witam z powrotem w To The Moon, gdzie znaleźliśmy plecak, którego totalnie nie widziałem. I aktywujemy kolejne wspomnienie. Tak, ruszamy dalej. Ja i dr Watt, i dr Razalen, i Johnny B, i River. O, jesteśmy, mamy kryzys wieku średniego teraz. Jak będzie znowu wpierdalał te oliwki, John, każdy, kto na to choruje, jest inny. To, że oboje mamy ten sam syndrom, nie oznacza, że jesteśmy tymi samymi osobami. Musisz umieć jakoś pomóc. Na początku wszystko było w porządku, ale teraz jest bardziej niedostępna niż wcześniej. Nawet kiedy przebywamy w tym samym pokoju, jest nieobecna. To wszystko zaczyna mnie przytłaczać. Ja po prostu nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. Cóż, nie mogę za nią mówić, ale wiele z nas marzy o tym, żeby mieć normalne relacje z ludźmi. Wielu z czat jesteście obce? Jednak realizacja marzeń to zupełnie inna historia. Faktem jest, że ma kłopoty w wyrażaniu własnych uczuć, ale to nie znaczy, że niczego nie czuje. Ona wciąż tam jest, prawda? Tam w środku? W River? Czasami musisz wierzyć, że jej zależy. To jest właśnie najtrudniejsza rzecz. Wiem. A ja nie wiem. Totalnie nie wiem, o co chodzi. Ale zaraz, dlaczego ty jesteś taka normalna, Izzy? Dlaczego jesteś normalna? A to znaczy, dlaczego nie masz takich samych objawów? Po pierwsze, zostałam zdiagnozowana, kiedy byłam jeszcze mała. Bez wysiłku i specjalnych ćwiczeń nie jest możliwe uzyskanie choćby pozorów norm społecznych. To na co ona jest chora? Ale wiesz co, ja tak samo zazdroszę, jak i współczuję Oliver. Nie umiesz robić królików origami? Ja jestem aktorką, muszę grać przez całe życie. Nie tylko na scenie, ale też poza nią, praktycznie przez cały czas. Stałam się dobra w tej roli, bo po prostu nie mam wyboru. To jedyna droga do normalności. Ale River nigdy tego nie robiła. Pozostała na uboczu i nie chciała się zmieniać. Nie wiem, czy zabrakło jej silnej woli, czy to odwaga, czy raczej tchórzostwo. Są dni, kiedy nie mam siły już dłużej udawać. Ale zaraz zdaję sobie sprawę, że już jest za późno. Izabel, którą znają ludzie, jest tylko aktorką. Prawdziwej mnie nie zna nikt. Tajemnica w tajemnicy. I tego właśnie zazdroszczę River. Nigdy wcześniej nie spotkałem kobiety z takim problemem. Technicznie rzecz biorąc, to nadal jej nie spotkałeś. No w sumie. To nie nasza sprawa. Ruszajmy. Szukamy wspomnień teraz. O, jedno już mamy. Kiezi-mizi. Kiezi-mizi-mizi. Nie ma nic. A jak najbardziej w tej grze podoba mi się poczucie humoru. Jeśli tylko ludzie mieliby lepszą pamięć do twarzy, świat byłby piękniejszy. O, to taka ładna sentencja. Ale ten... Czytasz dzisiaj coś nowego? Nie, cały czas to samo główne. Więc co? Nowe szaty cesarza. O, ta książka była w tym... W zbiórce bibliotecznej. Tam ich. Uwielbiałam to, kiedy byłam mała. Bym się odwrócił mikrofon. I wciąż uwielbiasz, prawda? Oczywiście. Z różnych powodów. Nie pytałem o powody. Ja kiedy byłem dzieckiem, kochałem serię Animorphs. Wiem, twoja mama dała ci ją na prezent ślubny. O. Tak, to był jeden z dziwniejszych prezentów. Kiedy byłem mały, to naprawdę musiałem być wielkim fanem tych książek. Dlaczego tamtej pory ich nie czytałeś? Widziałam je. Zbierają kurz w garażu. Cóż, myślę, że z nich wyrosłem. Spisek. To są książki dla dzieci. A co złego jest w czytaniu książek dla dzieci? Są pocieszne. Możliwe. Może tak, a może nie. Myślę, że wezmę tą.
Wow. What the fuck? Pojawi się w kilku miejscach naraz. Nie jesteś mym chłopcem, a ja twoją dziewczynką, więc zostań proszę mą antywalentynką. Hej, River. Ta nie wygląda na banalną. River? Oh. Nie kumam. Ej, coś gadałem, nie? I zapomniałem. Dammit. Nie przypomnę sobie teraz. Nie mogę tam iść? A co ja mogę zrobić jeszcze? O, jeszcze tu mam to pogadanie z nimi. Zap. Ale co z Dawidem? To moja ulubiona postać. Nie wiem. O czym rozmawiacie? O książkach Animorphs. Czytaliście je? Nie. Tak. Naprawdę? Nie. Trochę. Och, och, wiesz, w jakie zwierzę zmienia się Dawid na okładce? W ćwira. Okej. Okay. To raczej nie to. Nie martw się, dowiem się. Co ty gadasz? Jak to nie to? Ale... Ej... Kurwa, nie wiem. W... Orła. To nie brzmi dobrze. What the fuck? To jak ja mam to wyczaić? Ja chcę to wyczaić. Dobra, buja się. O. Czemu oni się tak teleportują? Śmiesznie. Wow, tu jest wspomnienie, okej. Okay. Tobias Jastrząb, Rachel Niedźwiedź, Jake Tygrys, Marco Goryl, David Cobra. Cobra. Cassie Wilka, czemu pytasz? Tak po prostu. Mogłeś skorzystać z Google. Mogłem. Głupi ja. Dobra, co to było? Goryl czy Cobra? Kurwa, nie pamiętam. Cobra chyba, tak? Ara. Jest! Tak, to Cobra! Chciałbym, żeby zostali przy starych okładkach, bo były bardzo szczegółowe, robiły wrażenie. Zboczeniec. Dobra, idziemy się dotykać z tym. O, i wszystko. Przygotuj wspomnienie? Tak. O! To jest ten moment, w którym ja jestem mistrzem. Oj, chuj, czar pryzm. Pak mi. Nie wiem, 5 ruchów? Dobra, to może tak o trzeba zrobić najpierw? Chyba nie. I tak o. I tak o, i tak. I dobrze, wiem, że za dużo ruchów. Będzie 6 ruchów, 5 i 6. I tak. Fuck, co ty robisz? Trudno. Animorphs. Aktywuj wspomnienie? Tak. Zawijajmy się stąd. Do innego wspomnienia. O! Jesteśmy młodzi i przystojni jeszcze. W sensie Johnny jest, a my razem z nim. Wszyscy już idą? Ale ja dopiero przyszedłem. Tobie to się zdarza na większości przyjęć. O, zachowaj swoje żarty na przyjęcia dla dzieci. Dobra, na pewno ogór, oliwki. Szklany słoik z marynowanymi oliwkami. Ser widzę, ale gdzie jest mysz? To twój największy słuchar tego wieczoru. Masz chyba na myśli i ser. Wow. Wow. Są to jakieś człowieki. Są jakieś duchy. Halo? A gdzie jest szama jeszcze jakaś oprócz oliwek? Ta. Nie wiem. Johnny? Johnny B? Halo? Halo? Johnny B, najbardziej śpi. O, Johnny B, nie wiem, o, siedzi Johnny. Oj, River! Można by powiedzieć, że do pensja. Halo? To tak, ej, co tak.
Tylko siedzicie i nic? O, latarnie. Ja wszedłem do środka. Czujesz, że coś się zmieniło? Wiesz, teraz mamy na palcach obrączki. Chyba ty, prawie. Nie. Dlaczego? A ty? Aktualnie tak, tak mi się wydaje. Niby w jaki sposób? Po prostu jest inaczej. Nie możemy mieć innych ludzi w łóżku. Bardziej odpowiedzialnie, tak przypuszczam. O tym właśnie mówię. Odpowiedzialnie. Nie znam tego słowa. Podoba ci się imię Ania? Teraz powinnam powiedzieć, że jest w ciąży. Czy chcesz nazywać się Anię? Jaka schiza i co? I ona mu zaraz potem powie, że ej, to latarnia. John? John, dotkało cię? John teraz powinien powiedzieć, idę do piosku po fajki. Tak, Ania to dla niej dobre imię. I nie wrócić już nigdy. Hej, chodź ze mną! Jaka suknia! God damn! No. To nawet uroczy moment. Teraz w środku kręcę pornusa. O, mówię. To nie jest dobry pomysł. Pewnie się potknę i upadnę. Nie martw się, tylko podążaj za mną. Oho. Co oni robią? Nie patrz. Czy oni tańczą? Albo uprawiają seks analny? A, mój tyłek. Chyba stanęłaś mi na palcach. Przepraszam. No dalej, spróbujmy jeszcze raz. Całą noc jechali się tam, tańczyli, znaczy w tym. Ha. Ha. I ślubujesz jej miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że nie opuścisz jej aż do śmierci? Nie, tak. A ty? Czy bierzesz sobie tego mężczyznę za męża? I ślubujesz mu miłość, wierność, uczciwość mężczyńską oraz bla, bla, bla. Tak. Dzięki nadanej mi mocy ogłaszam was mężem i żoną. Panie i panowie, przedstawiam wam pania i panią White. O! O, to ślub. Co ty gadasz? A ty myślałeś, że co, pogrzeb? Nie znam się na tym i tyle. Chyba jakieś płyny zbierają się w moich oczach. Nie wiedziałem, że jesteś taki wrażliwy. O, powiedziałem w moich oczach? Miałem na myśli w moich ustach. Nie tylko płyny, ale też coś bardziej gęstego. Neil, pięknie to opisałeś, ale już mi wystarczy. O czym on gadał? Chodź, dostańmy się stąd. Widzę, że całe to szczęście nawet ciebie zniesmaczyło, prawda? No, jednorożce, tęcza, nie. Nie, ja po prostu nie lubię, jak ludzie popełniają błędy. Cholera, czy to nie ty mi mówiłeś, żeby brać rzeczy takimi, jakimi są? Dobra, najpierw kiziemizi z nimi, dawajcie kulkę. Kiziemizi, wy mi dajcie kulkę. Kiziemizi, kiziemizi. O, idziemy stąd. Chyba najbardziej zapamiętam z tej gry muzyczkę. O, możemy z wami pogadać? O, lepiej zobaczę, co robi twoja ciocia. Dobrze, mamo, podziękuję jej za przybyć. Zrobię tak. Jak już się stąd wyrzucę, haha. Jestem z siebie dumna, Joy. Joy? Joy to jest skrót od John? Joy? O, to imię mojego dziadka. Umarł przed moimi narodzinami, ale mama tak do mnie czasem mówi. Czemu on mi nie... Czemu nigdy mi o tym nie wspominałeś? Wolę, jak zwracasz się do mnie, John.
John brzmi tak męsko i twardo. Fuj, tylko nie kolejne sentymentalne wspomnienie z dzieciństwa związane z dziadkami. Masz coś przeciwko? No, śmierdzą psikami. Nawet ty o swoich dużo mówisz. Co? Wcale nie. Jak sobie chcesz. Joey. Możemy im zjeść trochę tortu? Chyba nie możemy. Halo, mamo. Jestem dumna z Joey. To nie jest Joey. Zresztą miałaś iść gadać z ciotką. Zjebie. Aha. Nie wiem, co mam zrobić teraz. Masz jakiś pomysł? O, mogę iść na dół. I tam pójdę. No, czyli fabuła wszystko w sumie się kręci wokół tego ich takiego ślubu, tak? Znaczy, nie, co ja pierdolę? Wokół tego miejsca. River, nie możemy już nic zrobić. Jestem pewny, że nikt nie zrobi tego specjalnie. No dalej, spóźnimy się. Czekaj, czy to jest królik? Myślisz, że to jest powód, dla którego ona robi te wszystkie papierowe króliki? Niby dlaczego miałaby mieć obsesję na punkcie padliny? Nie wspominając już o tym, że to było tyle lat temu. Nie pytaj mnie o to. To ty jesteś tutaj kobietą. Podobno. Udowodnisz mi, że jestem tą jedyną, jak wykonasz skok na bungee bez liny. W życiu. Halo, River. No dalej, River, spóźnimy się. Oj, dobra. What the fuck? Zdechły królik. Dobra. Proszę Państwa, ze zdechłym królikiem do nory pójdziemy w następnym odcinku. A jak na razie to dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, lajkujcie, pamiętajcie, subskrybujcie i pa, pa.